Szczęść Boże, witam Was w kolejnym odcinku naszego vloga Liturgia od Zakrystii. Dzisiaj powiemy sobie na temat modlitwy pańskiej. Ponieważ Eucharystia jest ucztą paschalną, godne pochwały jest, aby zgodnie z nakazem Pana wierni, należycie usposobieni, przyjmowali Jego ciało i krew jako duchowy pokarm. Zmierzają do tego łamanie chleba oraz inne obrzędy przygotowawcze, które bezpośrednio prowadzą nas do Komunii Świętej. Pierwszym z tych obrzędów jest Ojcze Nasz. W modlitwie pańskiej prosimy o codzienny chleb, który kojarzy się nam, chrześcijanom, z chlebem eucharystycznym, a także błagamy o odpuszczenie grzechów, aby prawdziwi święci przyjmowali święte dary. Kapłan wypowiada zachętę do modlitwy. Wszyscy wierni zanoszą modlitwę razem z kapłanem. Sam kapłan dodaje embolizm, który lud kończy doksologią. Embolizm jest rozwinięciem ostatniej prośby modlitwy pańskiej. Jest błaganiem o uwolnienie całej wspólnoty wiernych spod mocy zła. Zachętę, modlitwę pańską, embolizm oraz końcową doksologię śpiewa się lub głośno recytuje. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Pamiętajcie o lajkowaniu, subskrybowaniu. I to tyle. Szczęść Boże i do zobaczenia.